To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci
Ten z niewagi, ze żywości, tegoż Panu, za nas głowiejącemu, ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opon pamiętania. Jezu,
sercach, albowiem oni Boga oglądać będą. Dzisiaj dotkniemy błogosławieństwa dotyczącego umowy. Błogosławieni umowy duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Tydzień temu mówiliśmy, że Pan Jezus, mając to najczystsze serce, będąc tym najczystszym, mając to najczystsze serce, jako jedyny mógł podzielić się z nami swoimi więzami rodzinnymi. Podzielił się z nami naszą Matką. Mówiliśmy o tym, że ciało jest samolubne. Mamy coś takiego jak samolubność ciała. Jeżeli to ciało właśnie dąży do panowania nad innymi, do zaspokajania swoich własnych zachcianek. I arcybiskup Fulton Sheen mówił, że takim sposobem na samolubność ciała jest sił czystości i również sakrament małżeństwa. Małżeństwo, które jest stałe, pomaga przekroczyć tą chwilowość zauroczenia. I to ciało małżonków nie jest właśnie takie nastawione egoistycznie, bo jest zmuszone do tego, aby służyć jedno drugiemu, ale też zmuszone do zaangażowania w wychowanie dzieci. A ten ślub czystości pokazywał nam taką piękną prawdę, że osoba, która składa ten ślub czystości, nie jest związana więzami ciała z żadną osobą i przez to należy do wszystkich. Kapłan, siostra zakonna, osoba konsekrowana na wyłączną służbę Bogu należy do wszystkich. Należeć do wszystkich. Ta inna perspektywa z waszej strony mieć właśnie w sercu to stwierdzenie, że ten ksiądz, ta siostra należy do nas, należy do wszystkich. Dzisiaj dotkniemy tego błogosławieństwa ubogim w duchu i odniesiemy je do słów Pana Jezusa na krzyżu. Jezus był najuboższy na krzyżu, kiedy wypowiadał słowa: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Te słowa nie są słowami rozpaczy, bo człowiek w rozpaczy nie woła Boga. Człowiek, który naprawdę jest w rozpaczy, w tym momencie nie zwróci się wołaniem do Boga. Chrystus jest w doświadczeniu opuszczenia. I w tym opuszczeniu właśnie woła, wypowiadając takie słowa: błogosławieni ubodzy w duchu. I tak jak wcześniej, tak teraz odniesiemy się do świata. Świat, społeczeństwo zaborcze i zachłanne. Społeczeństwo, które zawłaszcza i bierze w posiadanie. Jezus uchylił przez swoje życie podporządkowanie moralności względem posiadania. Zobaczcie, w naszych czasach, chociażby gdy patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, to widzimy, jak właśnie ta moralność jest podporządkowana posiadaniu. Można kogoś niszczyć, zabijać, mordować dzieci, ale nasze to posiadanie dóbr materialnych jest właśnie w służbie moralności. Moralność jest podporządkowana posiadaniu. To błogosławieństwo, które mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, zakłada, że jest to postawa przede wszystkim wewnętrzna.
wewnętrzne pogodzenie również dla tych, którzy są zasobni w dobra, jak i może być postawa wręcz odwrotna u osób, którzy są małego posiadania dóbr doczesnych, a mogą mieć w sobie ogromne skąpstwo i chciwość. Taka postawa też jest możliwa w wielu, ale ten akcent na bycie ubogim w duchu zakłada, że zarówno człowiek, który posiada dobra materialne, jak i ten, który nie posiada, może być, powinien być ubogim w duchu. Na czym to błogosławieństwo ubogich polega? Błogosławieni ubodzy to ci, co nie są opanowani przez to, co posiadają. Arcybiskup Hutton Schmidt ciekawie właśnie tak rozpatruje, nie być w posiadaniu przez to, co posiadam, żeby to, co posiadam, mną nie rządziło. Chrystus swoim przykładem zwalczał trzy rodzaje pychy. Pierwsza pycha, pierwszy brak bycia ubogim, to jest taka pycha ekonomiczna. Co człowiek ma? Druga pycha to jest pycha społeczna. Kim człowiek jest? Następna pycha to jest pycha intelektualna. Co człowiek wie? Jaki tytuł przed sobą nosi? Co człowiek wie? Ile to rozumów posiadł? Jezus był ubogi ekonomicznie. Kiedy trzeba było zapłacić podatek, to nie miał czym tego podatku zapłacić. Posłał Piotra, on zarzucił metkę i z pyszczka ryby był podatek na zapłacenie w świątyni. Chrystus tak ubogi ekonomicznie, że złożony w żłobie nie miał gdzie głowy skłonić. Umierał na krzyżu jako ubogi ekonomicznie, do tego stopnia, że nie miał własnego grobu. I w tej właśnie sytuacji, w tym doświadczeniu Chrystus odpokutował za tych, którzy szczycą się swoim stanem posiadania. Pan Jezus, będąc ubogi ekonomicznie, odpokutował za grzechy tych ludzi, którzy mają wysokie mniemanie o sobie przez to, co posiadają. Druga pycha, drugi brak bycia ubogim wewnętrznym to pycha społeczna. Kim człowiek jest? Snobizm i pycha z pozycji społecznej, na przykład ktoś jest szlachetnego urodzenia, chełpią się tym, kim są. Jezus odpokutował przez ukrycie boskiej chwały. Pan Jezus był tym, kim był. Na górze przemienienia objawił swoją chwałę, ale zakazał uczniom o tym mówić. Dopiero jak Syn Człowieczy zmartwychwstanie, mienia posłowie o tym mówić. Chrystus ukrywał swoją boską chwałę. Chrystus ukrywał, nie pozwolił spuścić siebie szatanowi, aby objawić swoją chwałę, rzucając się z góry w dół, ze stoku góry. I społeczne wyobcowanie. Pan Jezus był społecznie wyobcowany. Jan apostoł mówi: Słowo przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. W Nazarecie był społecznie odsunięty, chciano go właśnie zrzucić ze stoku miasta, chciano go ukamienować w świątyni. Był społecznie odrzucany, nieakceptowany i nie przy
społecznie nie było dla niego miejsca w gospodzie. Nie było miejsca dla niego. Nauczyciele prawa odrzucali, odwracali się od Jezusa. Nazywano go żarłokiem i pijakiem. Był właśnie odsunięty społecznie przez to, że jadał i przebywał w towarzystwie grzeszników i celników. Jego właśnie pokora, jego bycie ubogim przejawiało się w tej sferze również społecznej. Potrzebujący, nawet, słuchajcie, nawet kochani ludzie potrzebujący go odrzucają. Pan Jezus mówi, a przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nawet była taka sytuacja, pamiętamy, gdy przyszło do Jezusa 10 trędowatych i ci zostali oczyszczeni, ale tylko jeden. Samarytanin przyszedł, aby podziękować. Jezus mówi, czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Społecznie odrzucony. Opuścili go również ci, których uzdrowił. Piłat mówi, naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Odrzucenie ekonomiczne, odrzucenie społeczne i odrzucenie intelektualne. Nawet gdy Pan Jezus był w świątyni, kiedy nauczał, to swoim właśnie intelektem przyćmiewał wszystkich swoją mądrością, odpowiedziami. Gdy pozostał w świątyni jako Jezus 12-letni, wywoływał podziw, a jednak intelektualnie przewyższając wszystkich, został odrzucony. Ale jego największe ubóstwo w duchu, największe z ubóstwa, jakie Jezus przeżył i doświadczył, było to, aby odpokutować za tych wszystkich nas, którzy się uważamy za bogatych, to było wtedy, gdy ubogi Jezus nie skorzystał, będąc na krzyżu, z najmniejszej formy pocieszenia. Chrystus, kiedy woła te słowa Boże, Boże, czemu się nie opuścił, Chrystus chce wejść w doświadczenie człowieka, który przeżywa straszne cierpienia psychiczne przez odrzucenie Boga, przez odrzucenie istnienia Boga, przez życie tak, jakby Boga po prostu nie było. I tam na krzyżu Chrystus jest tym, który wchodzi w to bycie ubogim, nie przyjmując żadnego rodzaju pocieszenia ze strony Ojca. Chrystus chce pokutować za zadufanych w sobie. Cierpienie psychiczne tych, którzy żyją bez Boga. Widzimy, ileż to osób starszych, ile matek, ile dziadków, ile babci widzi, jak wnuki cierpią. Jak wnuki przeżywają jakieś depresje, jakąś wściekłość, bezsens życia. Ile młodych ludzi się po prostu kaleczy, nacina się, bierze za alkohol, narkotyki, uzależnia się. Jak straszliwe jest cierpienie psychiczne tych, którzy odrzucili Boga. Cierpienie psychiczne tych, którzy żyją bez Boga. Pewien klasztor karmelitański we Włoszech przez nierozsądne gospodarowanie jednego z kardynałów popadł w ekonomiczną zależność, ekonomiczną niedogodność. I pewien redaktor przechadzał się po tym klasztorze z siostrą karmelitanką i z daty tego klasztoru było widać niedaleko taki piękny dom, taką piękną willę we Włoszech. I
I te prydatki właśnie tak zagadną, że prawdopodobnie siostra przyszła do tego klasztoru z miejsca, gdzie niczego siostrze nie brakowało. Bo tak na przykład jak z tego domu, który widzimy. A ta siostra powiedziała właśnie, to jest właśnie mój dom. Tam się wychowała, tam mieszkała. I przyszła, aby być właśnie tutaj, w tym ubogim klasztorze. Kochani arcybiskup, to Szymon mówi o pewnego rodzaju arystokracji. Ci, którzy są ubodzy, mają imię tylko arystokrację urodzonych przy chrzcielnicy. Mamy właśnie błękitną krew. Należymy do arystokracji tych, którzy narodzili się w wodzie chrztu świętego. Chrzcielnicy. Jaki to nosimy w sobie ten skarb na tonącym statku? Skarb czystości sumienia i miłości Boga. Świat te wartości nienawidzi. Czystość sumienia, otwarcie na miłość Bożą, to są właśnie sprawy, które świat tępi, wyśmiewa i niszczy. Zobaczcie, mędrcy ze wschodu byli nazwani mędrcami, ale zachowali w sobie taką postawę, jako ludzie mądrzy, że na pewno nie wiedzą wszystkiego. I taki człowiek, który jest nadęty i wie, że wszystkie rozumy zjadł, siedzi na jakimś uniwersytecie, do niego nic się nie przebije. A człowiek bogaty, człowiek wykształcony, taki człowiek, który wie, że nie wie wszystkiego, już ma w sobie tę piękną postawę bycia ubogim w duchu, dla którego należy się ta królewskość. Królewskość arystokracji, która wypływa z narodzin, z wód chrztu świętego. Kończąc te kazanie pasyjne, chciałem wam jeszcze przeczytać taki piękny wiersz, którym arcybiskup utocznił się posługuje. Posłuchajmy go. Osobliwa, żałosna, próżna rzecz. Czemuż ktokolwiek miałby wyróżniać Twoją miłość? Nie widzę powodów, acz mogę uczynić wiele z niczego, rzekł on. Ludzka miłość pragnie ludzkich zasług. Jak Ty się zasłużyłeś? Pośród całej zastygłej ludzkiej gliny najbardziej obskurny skrzep? Niestety nie wiesz, jak mało jesteś wart wszelkiej miłości, bo kogo znajdziesz, by kochał cię tak nikczemnego, prócz mnie, prócz tylko mnie. Wszystko, co wziąłem od ciebie, ja uczyniłem, by zabrać ci nie dla twej krzywdy, ale byś szukał tego w moich ramionach. Wszystko, co zdaje się stracone w twojej błądzącej, dziecięcej wyobraźni, ja zgromadziłem dla ciebie w domu. Powstań, chwyć moją dłoń i przyjdź. Większość luksusów i tak zwanych wygód życiowych jest nie tylko zbędna, lecz stanowi niewątpliwie przeszkodę w rozwoju duchowym ludzkości. Jeśli już mowa o luksusach i wygodach, to najmądrzejsi ludzie zawsze prowadzili prostsze, skromniejsze życie, aniżeli biedacy. Thank you.
sakramentem. Zostań za nas zabity jak baranek, abyśmy objęli.